Patryk Wega jakiś czas temu zapowiadał, że wkrótce światło dzienne ujrzy jego filmowa autobiografia. Jak zapowiedział, tak zrobił, a w czwartkowy wieczór na premierze jego najnowszego filmu pojawiła się plejada gwiazd. Zobaczcie, kto przyszedł. Trzeba przyznać, że Patryk Wega produkuje filmy w zastraszającym tempie, bo co roku do kin trafia kilka filmów jego autorstwa. Mimo że te filmowe majstersztyki nie zbierają zbyt dobrych recenzji, to przyciągają przed ekrany tłumy. Jakiś czas temu reżyser przyznał, że jest już zmęczony kręceniem filmów w Polsce i przerzuca się na zagraniczny rynek. W rozmowie z Faktem wyznał jednak, że ostatnim polskim dziełem będzie jego filmowa autobiografia, której premiera zaplanowana była na 30 września. Jeśli patrzeć na filmy tego typu, to zazwyczaj jest jeden aktor z Hollywood otoczony profesjonalnymi świetnymi aktorami z Europy. Tylko tak można wejść na rynek światowy. Na pewno będę chciał, by w tym międzynarodowym projekcie wystąpili i polscy aktorzy, opowiadał w rozmowie z tabloidem. W czwartek miała więc miejsce premiera Niewidzialnej Wojny. Główną rolę w filmie odegrał Rafał Zawierucha, który wcielił się w samego Wegę. W produkcji pojawia się również Anna Mucha, która portretuje matkę Patryka Wegi. Obie gwiazdy pojawiły się na uroczystej premierze i pozowały na czerwonym dywanie. Mucha, która przyszła na premierę z ukochanym Jakubem Wąsem, na tę okazję wskoczyła w dopasowaną czarną kreację, która połyskiwała na ściance. Nie zabrakło również szalonych dodatków, aktorka na czerwonym dywanie pozowała bowiem z torebką w kształcie radia. Równie elegancko prezentował się Rafał Zawierucha, który postawił na elegancki garnitur i atłasową muchę, a na ściance pokazał się u boku ukochanej. Na wydarzeniu pojawił się również oczywiście sam Patryk Wega, który świecił nagą klatą i z poważną miną prezentował się na ściance. Film syna podziwiała również mama reżysera, która wymieniła kilka uprzejmości z odgrywającą ją muchą.